Jeżeli chcecie dostać sporą gotówkę za sprzedaż swojego auta w Force Horizon 4, to zachęcam Was do wejścia na stronę 5mo.com, na której z kodem tutaj macie 5% rabat. Sam nawet nie wiem, ile mam super losowań. Sam też nie wiem, ile mam losowań. Na odcinkach nie przejdę forcy, bo nie mogę je nagrywać w AVI, miałem jakieś tam podpowiedź, żeby nagrać w AVI. No w ogóle nie mogę jej nagrywać, bo są lagi, już wiecie sami dlaczego i, i no, na demo nie zacina, tu zacina Próbowałem nawet robić streama, takiego prywatnego sobie ustawiłem i też nie dało się nagrywać No więc mówię, kurczę, chociaż sobie te wszystkie super losowania i losowania wykorzystam eee, Zaczynajmy po prostu, już nie jestem na pewno pierwszy eee, Pierwszy był w Polsce Yogi to mi powiedzieliście I Kami też myślał, że jest pierwszy, znaczy że pierwszy otworzył więcej niż 50 i dramę zaraz mu zrobię, bo nieprawda. Zaczniemy od zwykłych Will Spinów i potem zrobimy super Will Spiny także witam serdecznie z tej strony pan tutaj i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, ponieważ yy, jedne, jedno z aut z tego odcinka będzie nam służyło w jednym z odcinków jako luźny tuning. Może luźne tuningi będzie się dało jako tako nagrywać, więc propozycja wasza, dajcie propozycję w komentarzu po obejrzeniu całego tego odcinka, które auto z tych wydropionych ma być w luźnym tuningu. Jedno auto z tego odcinka. Które zobaczycie w dzisiejszym odcinku, będzie w luźnym tuningu. Jeśli w ogóle jakiekolwiek auto będzie, a może będzie złota spódnica, więc zaczynajmy. Lecimy. Zobaczymy. O, golferka, jakby wyskoczyła, to by było dobrze. Eee, tam w ogóle dużo z Was żartów nie zrozumiało. Ja na przykład mówiłem, że coś tam, że e, nie chcę, albo że E, chcę samochód. To chodziło o to, że jakby to były żarty, nie? Że e, nie chcę tego, albo e, ale głupie, ale słabe, nie? O, na przykład szare spodnie dresowe, to jest świetne w ogóle, super rzecz, bardzo taką chciałem, że taki łapczywy jestem, ktoś mi pisał jakoś tak, ja to mówię, kurde, aż tak na serio? No nie, no biała koszula, chociaż nie, no niebrzydka ta koszula nawet. Ogólnie jak dropią ubrania, to ja bym się nie cieszył, nie, może ktoś z was na przykład woli jak dropią ubrania i po prostu, nie wiem, no nie, no, chociaż mam już chyba tą MX-5, ale mam też tego Skyline'a, więc jakby wielkie różnicy mi to nie zrobiło. Jakbym podrobił jakieś legendarne samochody, no to byłoby fajnie. W ogóle powiem wam o co chodzi z tą stronką, która, którą wam pokazuję na początku odcinka. E, odezwali się do mnie, e, żebym tam pokazywał wam te rzeczy. E, jakiś, jakiś profit z tego mam, więc e, mi się to po prostu opłaca. E, 370 wyleciała, może to będzie auto do tuningu. No i przy okazji możecie sobie w fajny sposób sprzedać samochód za dużą gotówkę, no nie tam płacicie niewiele i zdobywacie sobie gotówkę jakby legalnie, no nie, bo to oni wam kupują za swoją gotówkę samochód, więc nie mogą wam tej gotówki zabrać i tak dalej. 100% legal po prostu Stary Ford może być. No i fajna też rzecz jest taka, że tam, no, jakby to nie jest jakieś tam trudne, nie? Tylko trzeba mieć samochód legendarny, właśnie. Jakbym ja sobie zdobył legendarny samochód, to w sumie też bym mógł sobie kupić kredyty, ale ja akurat wolę je zdobyć. Jakby dla mnie przyjemniejsze jest zdobywanie kredytów, ale na przykład, może ktoś nie ma czasu, no, kurczę disco, buty, no i disco robaczki. I może ktoś akurat chce w taki sposób, więc, więc to jest spoko, no, nie? Jakby to było czy jakiś skam, czy coś, to bym tego nie reklamował. O proszę. SVT Cobra R, słuchajcie, Mustang z roku 2000, 2000 z 2000 czyli jeszcze tam przed liftem, bo potem był lift taki delikatny. Tak mi się wydaje, że to przed liftem, po, po lifcie był taki trochę bardziej zaokrąglony. No ale mi się bardziej podoba ten osobiście. W ogóle ta kobra mi się podoba. Ona wydropiła mi kiedyś chyba też w openingu w Forci Horizon 3. I coś widzę, że w tych zwykłych Will dużo leci tych ubrań. I ja bym wolał jednak nie. Znaczy byłbym bardzo wdzięczny. Jakiejś takiej wielkiej energii w tym odcinku nie będę wam pokazywał. Wróciłem sobie z Czech, zobaczyłem dużo fajnych samochodów. Chciałem teraz gdzieś jogurt proteinowy oj, oj, tam był, ale już mam chyba, ale i tak był fajny samochód. Chciałem gdzieś jogurt proteinowy i go otworzyłem, był zepsuty. No nie, a jeszcze tydzień ma ważności, także fajnie super o no ciekawe kto ma podobny samochód nie jakby jest taka osoba która ma podobny samochód tylko S zamienione na C Tak jakiś wiecie znamy takiego kolegę znaczy czy on ma to już no, ale no taki właśnie samochód nie wiem nie znam pozdrawiam Kamila eee, sytuacja jest następująca no byłem sobie w Czechach, byłem na tamtej ulicy Praskiej, byłem koło salonu Rolls Royce'a i Bentleya, to znaczy to jest Rolls Royce, ale tam chyba też są Bentleye, tam Gucci, Louis Vuitton sklepy, spotkałem Ferrari na przykład, łamokasyny mokasyny, spotkałem F12 Berlinette, spotkałem jakieś tam rs 5 dużo Maserati spotkałem, e, może właśnie jakiś samochodów, co dzisiaj wydropię, to będzie Carrera S nową spotkałem, co tam jeszcze jakichś takich fajniejszych samochodów? Mm... O, 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 LX7, proszę bardzo, no spoko. Tam jeszcze, no, w sumie, skut w ogóle w Czechach. Ile jest samochodów marki Skoda? Tam czasami potrafi po ulicy jechać 10 z rzędu. O, to pęskę Sunoco by się przydało, ale o, albo 350, ale 100 tysięcy też nie, pogardzę. Ogólnie tak, jak mówię, y, tam naprawdę potrafi na przykład 10 z rzędu ominąć Was samochodów marki Skoda, no nie? To jest w końcu ich samochód, więc y, nie ma co się dziwić, 70 koła. Y, z takich jeszcze fajniejszych rzeczy, które tam spotkałem, jakichś samochodów, no te Mercedesy, wszystkie GL starsze, no to dużo ich jest, polifty, przedlifty i tak um... dalej. Co ja tam jeszcze takiego widziałem, tak sobie próbuję przypomnieć mniej więcej. E, no, Mercedes McLaren 722, słuchajcie, także to jest masakra, no nie? Też był gościu, właściciel. O, Renówka! Przydałaby się. Tam było chyba Clio V6, no nie? Albo Clio Sport. Tak, 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 Clio RS. Tak jest, słuchajcie, super. Zarąbiście. No to jest chyba dobry drop. No ej, to jest chyba dobry drop. Nie wiem czy ona jest często spotykana czy rzadko, ale jeszcze nigdy nie widziałem, więc wydaje mi się, że to jest e, dobry dropik. No powiem szczerze, że nie wiem ile będzie tych losowań. Tam nie chcę jakiegoś clickbaitowego tytułu znowu robić, ale jakby przyszły przyświetlenia to by było spoko, no nie. E, I tam o, oczywiście, jeśli się wam podoba, stawcie łapkę w górę, ja tam jeszcze poopowiadam co widziałem w Czechach. Spróbuję sobie przypomnieć, bo wiecie, to tak nie pamięta się tych wszystkich samochodów BMW M5 nową spotkałem, nową, nową m w całym malowaniu M Performance chyba To było na takie całe malowanie M Performance Tak to same Maserati Grand Turismo i Ghibli w S, to wszędzie, no nie? Te, te Maserati wszędzie się tam przewijały Spotkałem Vectre 2.8 V6 z felgami OZ, gościu wiózł felgi OZ po prostu z tyłu, no nie? Tak sobie wiózł, ja to zauważyłem jadąc busem, no nie? Co tam jeszcze takiego było? O, było Audi RS6 zielone, piękne, naprawdę śliczne. Mm, całe takie zielone, coś w stylu tej zielonej, O, ja mu pokażę myszką. Taka pomiędzy tymi dwoma zieleniami, jakby połączyć, bo on się mienił na tym zieleni, Taki bardzo ładny, nie wiem czy oryginalny, czy RS6 była w tym kolorze wypuszczana, ale taki bardzo ładny zielony kolor. W ogóle chyba z 6 RS6 C7 spotkałem? Chyba C7, tak? Tych najnowszych, więc z 6 przynajmniej tych RS6, jak nie więcej. Mm, już nawet i nie robiłem zdjęć w końcu, bo już mi się nudziły po prostu. Tam w sumie takich samochodów jeszcze... E, widzicie? I ja teraz wam opowiadam co spotkałem w Czechach. Nie, jakoś tam, wiecie, tak sobie po prostu mówię i coś mi leci, jakieś tam... Przy tych zwykłych spinach mogę przy tym mówić, ale przy tych extra już będę się bardziej skupiał na, na spinach, no nie? I tak to w sumie mam archiwum gdzieś tam na swoim Facebooku relacji, to tam były te wszystkie samochody. Oj, coś nam fajnego przeleciało. Rzadki t-shirt w jednorożce, nie, to ja bardzo dziękuję. No i w sumie tak to oprócz tego to nie wiem czy były jeszcze jakieś takie fajniejsze auta. u miałem R33 w ogóle słyszałem, że dźwięki aut w tej forcie, a szczególnie Skyline'ów są strasznie zepsute. I tak jak na przykład ta y, wersja na Lemon, ona się tam nazywa jakoś specjalnie, więc sensie ta wersja Lemon ma dobry dźwięk, a na przykład ta to, to nie za bardzo i ta ma piękny dźwięk w Forzie Horizon 3, co potwierdzam, a tutaj no słyszałem, że nie. No i w sumie to w ogóle w Czechach jest fajnie, tak bogato bardzo, Praga jest bardzo bogata. O, pięć koła a Powiem że lepszego chyba nie mogło być dropu Praga jest bardzo bogata, ale na przykład Byłem też w Kutnej Chorze I tam też jest yy, bogato Kutnej, Kutna Chora, czy w Kutnej Chorej Czy w Kutnej Chorze, to nie wiem, ale no byłem w Kutnej I też było bardzo bogato Tam akurat nie było prawie żadnych samochodów Takich fajniejszych, tam w ogóle było mało samochodów Bo tam są wszystkie te uliczki, wiecie Takie bardzo stare te ulice Robione z kostki, no nie, i tam ciężko Dobrym samochodem pojeździć, tak mi się przynajmniej wydaje Chociaż we Włoszech chyba też są podobne na ulicę, tak coś w ale nie byłem nigdy we Włoszech. Yy, I różowe spodnie, dobra. I tym oto sposobem skończyliśmy wszystkie will Spiny, jakie mam zwykłe. A ja teraz czekają na super losowania, których mam u siebie aż 10. Serio, tak mało? Zdobywałem, znaczy dużo dostawałem od twórców tam, więc aż się dziwiłem. No ale pierwszy drop, powiem szczerze, dosyć sporo pieniążków. Kontynuujemy. Dużo tu jest samochodów się przewija tych w edycji Forza, więc przydałoby się coś zdobyć w Forza Edition dzisiaj. Aj, no buty, warbuzy, niebieskie okulary i kurtka, krótka, kurtka jeansowa. No to super. Kurtka krótka kurtka jeansowa <laughs> No to co No to chyba te dropy za dobre dzisiaj nie będą Nie po prostu sobie kończymy wszystkie dropy Tak tutaj to te pierwsze dwa to już mówię No nie Pierwsze trzy to nie za bardzo Może jednak jeszcze się odwróci nasza sytuacja Taniec clown na clio trzynastka i Konsternacja to jest po prostu najlepszy drop Jaki może tutaj być No i jak ja mam się tutaj nie przejmować jak robię super spiny, Czyli najdroższe najbardziej O tam był ten gitaro o którym mówiłem jest TRS, to chyba jest jakiś rare samochód, skoro już ma ten rzutą, tą motoczkę. No, jak mówię, no jak mam się tu cieszyć, jak dostaję takie spiny, no nie? To, to jest naprawdę ciężko jest te uli spiny zdobywać, tak? One się tam. O, wulkan, a nie mam już tego wulkana w sumie, więc. No, Tiger chyba też mam, Vipera chyba nie miałem, więc się przy... będę, będę się mógł cieszyć, albo sprzedać te samochody, jak już mam jakąś tam e, dwójeczkę. X6M Cerix bym chciał w sumie, więc ale nie, zamiast Cerxa 190 koła, bo Cerix jest wad, chyba tam 20, no nie, więc jakby mogę sobie go w każdej chwili kupić. Dobra, zobaczmy. O, dobra, no i jest chociaż Land Rover. Tyle, tyle chociaż dobrego, że mamy Forza Edition Land Rovera, a on jest dobry ogólnie jako samochód, więc więc to też jest przyjemne. No tylko szkoda, że tak mało tych wheel spinów. Ja pamiętam, że dostawałem dużo. O! Tak jest. Tak jest, chciałem tą Julię, marzyłem sobie o niej tak w głębi duszy I taki byłem bardzo, bardzo ucieszony Jak ją zobaczyłem teraz i nadal jestem I, i wiem, że dużo osób ją ma, podobno tylko ładnie wygląda, nie za dobrze jeździ Ale, ale jest Julia i jestem bardzo, bardzo zadowolony W ogóle zobaczcie, że ja na klawiaturze dzisiaj sobie tutaj gram, więc no mm. O pro, o, o, jakie combo Dobra, nie są to jakieś super samochody, w sensie nie są to samochody te legendarne, znaczy to są może legendarne, nie wiem, ale nie są to samochody Force Edition, ale zobaczcie jakie kombo. mamy samochód od Rockstara, czyli F-150, można powiedzieć, że to jest Raptor, tylko taki bardzo przerobiony, mamy C63 2012 bodajże, czyli najładniejszego jaki istnieje i 8 V10, to w ogóle pewnie drogi samochód w tej grze, więc... A jedno, jedno losowanie, no to na ostatnie losowanie się odwracamy, no nie? To to, ostatnie to już świeci, jak trzeba robić, no nie? No, więc uwaga. No, no, ale super, wow, kurczę, to właśnie chciałem. Krakena i 25 koła. Super, świetnie, rewelacja. No i tym oto sposobem skończyliśmy mając 51 level 9 milionów i 9,5 miliona, prawie. I do tego samochody, którymi dysponujemy, to 131 aut. W skład których wchodzi np. ta Julia Piękna z takich nowych, to VW. O, skąd ja mam tu RS4? Nie wiem, ale się cieszę. W ogóle mam tu dosyć sporo nowych aut. I nie mam pojęcia skąd je mam. Więc widzieliście, jakie samochody dzisiaj wyskoczyły, i z tego powodu macie możliwość sobie po prostu. Yy, no cóż, sprawdzenia. Yy, znaczy, napisanie w komentarzu, jaki samochód byście chcieli na luźni tuning, i coś się tam wybierze, no nie? Tylko z tych, które dzisiaj wydropiły. Za, za ile mogę to sprzedać? Czekajcie. Yy, bo to jest ciekawe. To jest ciekawe. I teraz tak. Yy, hmm. Bo mam dwa, no nie? Skoro mam dwa, a to jest samochód ten. Force Edition. Ja bym chciał sprzedać na przykład. I co? Przeglądaj odznaki. Aha, że Offroad, tak. No ale to, to ja bym chciał ten samochód. Yy, no, o, to jest Epicki na przykład. To jest rzadkie. Aha, to są rzadkie. Zielony to zwykły. Epicki to. Am, legendarny to jest jaki? Legendarny to jest właśnie żółty. Okej, okay, czyli. Yy, te samochody są jakby, powinienem się cieszyć, że je mam, no Salena to naprawdę, Salina to się naprawdę cieszyłem Czyli z tych legendarnych to jest jeszcze na przykład Ascari O, 8 V10 to legendarny samochód, zobaczcie No nawet, wiecie, to ciężko jest mi powiedzieć, bo nie za dużo grałem w tę grę A to są samochody wszystkie, ja żadnego prawie nie kupiłem Kupiłem tylko Golfa, także naprawdę to, to ja jestem zadowolony, do że takie sobie drobki miałem Tu zobaczcie, Stratos, Lancia, Stradale ale, no, ja musiałem to sprzedać. Ja mogę jakoś go sprzedać? O, czekajcie. Eee, no nie, mam tutaj usunąć samochód z warsztatu. Ale to wtedy on po prostu jest usuwany, i jakby nic to nie zmienia, no nie? Więc może. A może w ogóle. Mm, Powiadam o aukcjach, to nie. Chodzi o to, żeby chyba wejść jakoś w rynek usług, to nie. Rywale kluby. Mm, Horizon Live. Tutaj nie ma nic. Na stronie głównej na pewno też nic z tego nie będzie. Może trzeba wejść po prostu do. Słuchajcie, yy, domku, no nie, o 16 rangę kolekcjonera, no to spoko Ktoś tam mi napisał z was w komentarzu, że ma naprawdę dobre samochody, tam 490 out chyba, czy tam 490 milionów Ileś tam out w ogóle i to wszystko zliczował i tak dalej, no, gratki Dobra, zobaczmy, dom aukcyjny i teraz yy, rozpocznij aukcję i o, chyba tak, w taki sposób to się robi. No, widzicie, już pewnie ktoś mi napisał to w komentarzu, ale widzicie, ja sam w ciągu kilku minut jestem w stanie do tego dojść. No nie, bez żadnej po potrzeby. O, no i na przykład spróbujemy sobie wziąć, nie wiem, tego wystaw samochód na aukcję. I zobaczmy. Yy, cena początkowa, cena. Aha, czyli możemy go maksymalnie dać za 400 koła. I aukcja na godzinę, tak? Zobaczmy po ile chodzi, bo to jest to e, Land Rover Forza Edition. E, czyli bierzemy sobie. W sumie szybciej będzie, w tą stronę. E, dobra, mm -hmm. No, Land Rover jest i tutaj jest chyba LR Series 3FE. Zobaczmy, zobaczmy, po ile chodzą. 100 koła, 100 koła, 100 koła, 200. Aha, czyli nawet jakbym go sprzedał za 300, to już ło. Wow, aha, czyli. No, oh, hmm, 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 hmm. Czyli on nie jest jakiś, wiecie, drogi, nie? Czyli za 300 koła, jak go sprzedam, to. To się powinienem cieszyć. To jest za 400, ktoś widzie... Yy. Ale on jest przerobiony. Jak samochód jest przerobiony, to wtedy. No, ale No, wymyśli tak włożyć hajs w niego, żeby go przerobić, nie? Więc jakby to jest normalne, ale to. Wiem, że chyba nikt normalny ode mnie go nie kupi za taką cenę. Bo zobaczcie, że na przykład tu jest za 27 koła, no nie? I, I on za tyle pójdzie, także wiecie, to to nie ma co. I nikt go nie będzie licytował, także. No, za dużo ich tu jest do sprzedaży. Na sprzedaż w sensie. No, że, że tak patrząc po tym wszystkim, to nie wierzę, żeby mi się udało go sprzedać. O, to jest na przykład dobra, ten legendarny samochód ze 30 koła, to jest dobry deal, no nie? A i tak mnie w końcu ktoś pewnie przebije, więc zdaje mi się, że to by było na tyle. Zresztą wydaje mi się, że ten samochód posiadam już w swym garażu. Też zdobyłem Forda chyba na. No. A czekaj, jeszcze będziemy sobie w niepowtarzalne. Chciałbym zobaczyć, jakie to są niepowtarzalne i zobaczyć, czy mam jakiekolwiek z tych aut do sprzedania. No, nie. Ale też nie są jakieś drogie, zobaczcie. Za 110 koła, huragan, to chyba nie jest dużo. Została minuta. A bardzo prosto jest to sprawdzić. Została minuta, no nie. Więc my sobie go przelicytujemy, bo on tu chyba jest za. No, za jakąś bardzo małą kwotę. Za 110 koła to sobie mogę go policytować, to nie jest dużo, nawet jak coś to... No jak, jak coś to po prostu sobie, wiecie, go... No, no jak coś to sobie go po prostu... No, znaczy no i tak go chciałem kupić, więc jak coś to nic się nie stanie I zobaczymy sobie, nie tu, a chciałbym sobie zobaczyć na... W salonie Ile kosztuje po prostu, bo może się okazać, że tu kosztuje mniej, no to wtedy będę żałował wydanych pieniędzy, ale wydaje mi się, że nie Um, dalej leć, 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 leć. leć. No i teraz tak to jest jak się ma właśnie tylko klawiaturę. Um, Lamborghini. Aha, jego nawet nie da się kupić tutaj normalnie, nie? W sensie da się kupić Reventona i te wszystkie ale huracana się nie da. I mi ktoś go przebił! Haha, dobrze, no to w takim razie walczymy, no nie? Walczymy, czyli jednak... No jednak ktoś walczy o te samochody no dobrze, w takim razie nie ma problemu If you wanna fight, we can fight Tylko żeby mi się to załadowało, bo zanim to się załaduje, zanim ja przebiję, to może być tak, że on już go wykupi, a to została minuta, to może chciał przed samym końcem, więc uwaga Szybko Aha Aha! No to dobra, ktoś go po prostu... Ej, zaraz mi napiszecie w komentarzu, że, on, że za tyle to powinienem go brać. I w sumie może tak jest Zobaczymy, czy jeszcze jeden się znajdzie za taką kwotę, no nie? Bo widzę, że ktoś mi go po prostu wykupił tak o. Tak o. No to ciekawe, ciekawe. Nie no patrzcie, no za, za tu jest za 60 koła do licytacji. Także chyba jakoś nie powinienem się bardzo tym przejmować. Zobaczmy. Ciekawe, czy wam to laguje w ogóle, bo jak tutaj laguje w menu, to w ogóle jest źle. Mm, tu została minutka i tak samo. Brak ofert zobaczymy. No jak została minutka, no to mogę tu poczekać, no nie? Oferta odrzucona. Nie, no to znaczy, chyba że się już skończyło. O, zaakceptowana, no i git. Zobaczmy. To i tak, zanim się zaaktualizuje i tak dalej, to wiecie, że to troszkę potrwa. Ale, no, blisko zakończenia, czyli tu jest te kilkanaście sekund, wydaje mi się. Yy, moje aukcje tu gdzieś powinno być. Powiadomienia moje aukcje. Mmm. Yy. Nie, moje aukcje to jest to, co ja wystawiłem, a moje oferty to jest to, co ja sobie tam złożyłem i czy to się uda. No jak za 67, a zamiast 100, no to chyba, chyba będzie ok, zobaczmy. Tak na sam koniec taki, wiecie, super, hiper, duper yy, zakup, no taki, żeby przedłużyć odcinek, wiadomo, żeby wstawić więcej reklam. Ja w ogóle nie wiem, jak się wstawia reklamy na YouTube, w sensie, zawsze jak, yy, no nie wiem. Znaczy, w sensie wstawienie reklam, no nie, z tym wstawieniem reklam to jest śmieszna rzecz, bo ja nigdy tego nie robię, one się same wstawiają. No. No, nie, no po prostu. No nie. <grym> Dobra, jak będzie teraz za 200K oferta, to kupuję, bo widzę, że tego samochodu się nie da wylicytować taniej i wszyscy go chcą, więc bierzemy, szukamy hurakana za 200 koła. Może się okazać, że po prostu tego się nie da kupić, bo go po prostu za 200 koła to jest jakiś przesztos, no nie? Tu jest przerobiony już, ale to i tak. O. za 132. Haha, <laughs> za 132 koła bierzemy go od razu. Od razu go bierzemy. już ja już nie znam za 132 tysiące to ja mogę normalnie zagrać na Fujarce. Yy... Z wydechu. Tu. O. Wykup. I do widzenia. Nie będzie mi nikt tutaj. O. Do trzech razy sztuka, cyk, tab, przebicie usuń. Usuń usuń, cyk, odbierz samochód i, i mamy hurakana. Może on będzie w następnym luźnym tuningu, a może nie komentarz, bo to on się też liczy. Komentarz i zobaczymy. Albo inaczej, jeśli chcecie hurakana, to piszecie hashtag hurakan. Jeśli nie, no to piszecie inny samochód. Zobaczymy, ile będzie hashtag hurakan. I w takim wypadku dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. E, taki tam mały pokaz y, swoich umiejętności biznesowych. W sumie tam licytowałem za 110, a to wykupiłem za 130, więc to się opłacało. Widzimy się w następnym. Cześć!